Dziś rano myślałam, że nie dojadę do pracy z powodu straszliwej burzy. Tak było też rok temu, kiedy tydzień przed ślubem myślałam, że do niego nie dojadę. Zaczęło się od wianka. Tydzień przed ślubem odebrałam próbny wianek. Całe szczęście go wykonałam, ponieważ okazało się, że jest on wielkości wieńca adwentowego. Cała zapłakana wróciłam do domu, zrozpaczona, że nie potrafię przekazać pani w kwieciarni tego, o co mi chodzi. I to był taki już moment kulminacyjny, tydzień przed ślubem, czyli już niewiele da się zrobić, a to, co nie szło, we mnie odbijało się podwójnie, powodowało podwójny stres. A dzień przed ślubem, kiedy pojechałem z naszym świadkiem i z naszym znajomym na salę weselną, żeby układać kwiaty, w trakcie, kiedy tam się krzątaliśmy i ustawialiśmy wazony na stołach, układaliśmy wiąchy kwiatów polnych, nagle przyszła burza, która powywalała drzewa, pozrywała wszystkie pięknie rozwinięte maki, położyła wszystkie krzaki, które były dookoła, do tego stopnia, że patrzyliśmy we trzech na to, i zastanawialiśmy się, czy tak naprawdę wesele nie zostanie odwołane. Ja kiedy usłyszałam tą historię, będąc nieobecną tego dnia na sali, przeraziłam się, a co z naszą sesją plenerową, którą planowaliśmy razem z naszymi gośćmi. Także emocje sięgały zenitu, a był piątek, dzień przed naszym ślubem. I na te wszystkie wydarzenia patrzyliśmy na szczęście zupełnie inaczej. I nie załamywaliśmy się, bo dokładnie w dniu, w którym Dorota odebrała wianek i dokładnie tydzień przed naszym ślubem, byliśmy na naszym dniu skupienia, o którym już kiedyś Wam wspominaliśmy. Już podczas pierwszego wieczoru, kiedy mieliśmy taką prywatną mszę, usłyszeliśmy czytanie z dnia, w którym Eliasz słyszy zapowiedź, że Boga nie będzie w wichurze, nie będzie go w burzy, ale będzie w ciszy, która przyjdzie potem. I to był dla nas pierwszy sygnał albo potwierdzenie tego, że to właśnie jest naszym udziałem. I nawet w dniu, w którym była ta burza, dostaliśmy jeszcze SMS-y od tego znajomego księdza, jakby z potwierdzeniem właśnie tego, że patrzcie, właśnie przychodzi burza, przychodzą właśnie trzęsienia ziemi, których było oczywiście więcej niż tylko te wydarzenia, o których Wam wspominaliśmy. I dzięki temu dniu skupienia, dzięki temu, że usłyszeliśmy to słowo i że rzeczywiście przyłożyliśmy je do naszego życia, mogliśmy zobaczyć, że rzeczywiście to są wydarzenia, które tylko poprzedzają przyjście Pana i wierzyliśmy mocno w to, że to przyjście nastąpi już w dniu ślubu. Jedna z osób podzieliła się z nami takimi wątpliwościami, czy jeżeli wszystko idzie nie tak, to czy to na pewno jest Boży plan? Czy na pewno mamy być razem? Naszym zdaniem rozeznanie nie jest aż tak proste i jednoznaczne, ale nasze doświadczenie powiedziało nam, że raz podjęta decyzja nie może być cofnięta w ostatniej chwili. I że właśnie te doświadczenia na ostatniej prostej, chociaż były trudne, to potwierdzały, że to, czego się podejmujemy, z takimi pragnieniami, z takimi założeniami, jest dobre. Jest ktoś, komu się to też nie podoba. Musimy mieć to na uwadze, że ktoś będzie nam przeszkadzał. I mamy doświadczenie ślubu naszych znajomych, gdzie z kolei ja świadkowałem, gdzie od samego początku też było mnóstwo dziwnych historii, dziwnych wydarzeń i zbiegów okoliczności, które normalnie by się nigdy nie wydarzyły. A najciekawszym był moment tuż przed ślubem, kiedy już po błogosławieństwie mieliśmy ruszyć od Panny Młodej, podjechał samochód, mieliśmy jechać już do kościoła. Rodzice ruszyli, świadkowa ruszyła, zostałem ja z moim samochodem i młodzi, którzy mieli swój samochód, taki ślubny samochód, i który po przejechaniu 100-200 metrów zepsuł się i stanął na środku ulicy. Wszyscy już byli pod kościołem, a przynajmniej w drodze. My zostaliśmy tam na środku tej uliczki, no więc tam kierowca mówi, że za chwilę przyjedzie samochód zastępczy, ale spojrzeliśmy na zegarek i widzimy, że po prostu czas nam się kurczy. Więc mówię, no to dawajcie, wsiadamy do naszego samochodu i jedziemy, no
swoim samochodem, po prostu. Małą Skodą, która wcale nie wyglądała jakoś uroczyście, nie była przeozdobiona, chyba nawet nie była umyta. I rzeczywiście panna młoda zapakowała się do samochodu i mamy już ruszać, kiedy podbiega pan z samochodu, który się zepsuł, tego ślubnego, i mówi, że my chyba tym samochodem moim też nie pojedziemy, bo właśnie złapaliśmy gumę. Wychodzimy przed samochód, rzeczywiście patrzymy, samochód stoi na całkowitym kapciu, więc jeszcze w tych garniturach, w tym wszystkim, zmienialiśmy koło i rzeczywiście ostatecznie tym moim samochodem pojechaliśmy do ślubu. I to też były takie wydarzenia, przez które spóźniliśmy się na ślub, ale teraz mamy o czym wspominać, a ksiądz od razu powiedział po wejściu do zakrystii, że muszą się dziać dobre rzeczy, skoro ktoś tutaj tak miesza. Nie życzymy Wam, żeby się działy takie wichury czy trzęsienia ziemi, ale jeśli już będą się działy, a zapewne będą, to życzymy Wam tego, żebyście umieli na nie spojrzeć właśnie z dystansu i z takiej perspektywy, że one tylko poprzedzają przyjście Boga, przyjście tego, który jest najważniejszy.